witam wszystkich. Nazywam się Piotrek Suszalski i chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak, myślę, że z najciekawszych rzeczy, jak alterować duże tabele, jak wykonywać zmiany na tabelach, które są gigantyczne, mają, nie wiem, nawet setki gigabajtów, w jaki sposób walidować swoją schemę, walidować to, co tam jest, sprawdzać jej poprawność. I też jeszcze jeden aspekt, czyli taki big picture bazy danych, czyli coś, co pozwoli nam, nawet jeśli mamy taką bazę typu legacy, gdzie wchodzimy do projektu, ta baza jest jaka jest, nie ogarniemy, nie wiem, 200 czy 300 tabel, które tam są, to są pewne sposoby, pewne metody, które pozwalają nam sprawdzić, w jakiej ona jest kondycji i czy faktycznie są jakieś zapalne miejsca, którym warto się przyjrzeć. Tak naprawdę zaczniemy właśnie od tego big picture. To jest dość dobra metoda, zestaw metod albo zestaw narzędzi, które pozwalają się przyjrzeć bazie danych tak z lotu ptaka trochę. Tu nie będzie dużych szczegółów, nie zobaczymy tego, co jest bezpośrednio w tabelach, w danych, ale zobaczymy takie miejsca, którym będzie warto się przyjrzeć chwilę później. To jest dobra metoda zarówno w momencie, kiedy wchodzimy do jakiegoś projektu typu legacy i nic nie wiemy o bazie danych. I to są jedne ze sposobów, które pozwolą nam cokolwiek się więcej dowiedzieć o bazie danych. Z drugiej strony, jeśli już pracujemy przy jakiejś dużej bazie danych, to też nie wierzę, że każdy ogarnia, nie wiem, 300 tabel. To jest niemożliwe, żeby wiedzieć, co się tam dokładnie dzieje, więc od razu, od czasu do czasu warto zerknąć, czy coś się dziwnego nie zmieniło. Żeby przejść przez taki big picture, stworzyć sobie taki obraz, użyjemy tak naprawdę kilku rzeczy. Część z nich jest wbudowanych w MySQL-a, czyli to jest coś, co nazywa się Information Schema. To jest baza danych, która jest w MySQL-u i użyjemy też narzędzi z pakietu Percona Toolkit. Dobra, czym jest Information Schema? Jest bazą danych. Jeśli zrobicie sobie Show Databases, to jedną z nich zawsze będzie Information Schema. Information Schema trzyma, tak naprawdę to jest zestaw widoków, po których możemy robić zwykłe SQL-ki i możemy się dowiedzieć różnych rzeczy o pewnych metadanych, które istnieją w tej bazie. Zaczynając od użytkowników, uprawnień użytkowników, od procesów, które w tym momencie się wykonują na bazie danych, kończąc na strukturach danych, strukturach tabel, na triggerach, widokach, wszystkim, co tak naprawdę jest w waszej bazie danych zdefiniowane i wszystkim, co w tym momencie się dzieje na waszej bazie. Jeśli na przykład robicie sobie, nie wiem, show process list, to jest nic innego jak zwykła SQL-ka do information schema, bo tam te dane są zapisywane. Co ważne, to są tylko i wyłącznie widoki, więc to jest interfejs dostępowy. Więc po prostu MySQL wystawia wszystko, co wie o sobie i wszystko, co się w nim dzieje w danym momencie właśnie w tej bazie Information Schema. SQL-ka wygląda jak wygląda. Ja ją tu wrzuciłem po to, żebyście sobie mogli zrobić kopiego paste'a, przekopiować i zobaczyć, co słychać w waszej bazie. Wygląda jak wygląda, ale mamy to, co jest najważniejsze. Korzystamy z Information Schema, podajemy sobie tam nazwę swojej tabeli i dostajemy mniej lub bardziej ciekawy wynik. To, co tu widzimy, to jest wynik bardzo zbliżony do tej bazy danych, na której ja pracuję. Ona jest prawie że rzeczywista. Zmienione są trochę nazwy tabel na jakieś bardziej ludzkie. I mamy tutaj kilka rzeczy. Zaczynając od czego? Mamy engine. Dlaczego on jest istotny i dlaczego jest ważny? Tak naprawdę w zdecydowanej większości nie chcemy korzystać z przestarzałych engine'ów. Takim przestarzałym engine'em tak naprawdę jest MyISAM, który dość często jeszcze jest spotykany na bazach danych, zwłaszcza na takich bazach danych, które zostały stworzone 5-6 lat temu. Połowa tabel jest w MyISAMie, nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie po co. Tak naprawdę niewiele z tymi tabelami się da zrobić, poza tym, że trzeba je najprawdopodobniej zalterować. Są bardzo specyficzne wypadki, kiedy faktycznie chcemy sobie trzymać jakiś inny engine. Może to być engine typu Archive na przykład, gdzie mamy gdzie mamy tabele, gdzie trzymamy, nie wiem, jakieś miliardy rekordów, po których chcemy tylko i wyłącznie czytać. Są jakieś ekstremalne przypadki, gdzie chcemy bardzo dużo pisać do tabeli, ale czytać trochę rzadziej. Wtedy RocksDB albo TokuDB też jest świetnym wyborem.
No jak sobie sprawdzić, czy mamy jakiekolwiek tabele, które nie są w InnoDB? No wystarczy sobie dopisać engine różne od InnoDB i dostajemy bardzo prostą listę tabel, które nie spełniają tego warunku, no i potem je można bardzo prosto zalterować. Oczywiście bardzo prosto. Prosto jak tabela ma 10 czy 20 mega, trochę trudniej jak ma 10, 20 czy 200 giga. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Co mamy dalej? Row format. Też była tam taka informacja. Tak naprawdę to jest dokładnie to samo. W InnoDB zawsze chcemy te dane mieć skompresowane, bo InnoDB wspiera coś, co nazywa się Raw Format Compressed. MyISAM tego nie wspiera i to jest na przykład jeden z wielu powodów, dla których nie powinniśmy korzystać z MyISAM-a. Tak samo możemy sobie spokojnie znaleźć, czy wszystkie nasze tabele, które mamy w bazie danych, mają odpowiedni Raw Format. Dlaczego nam na tym zależy, żeby kompresować dane? Po to, żeby oszczędzać zasoby. Jeśli skompresujemy dane, no to wiadomo, że mamy mniej danych na dysku, mniej danych w ramie, no ale odbywa się to jakby kosztem utylizacji procesora, bo musimy je skompresować, musimy je rozkompresować w odpowiednim momencie. Ale przeważnie w systemach bazodanowych jest tak, że dużo bardziej krytycznym zasobem jest RAM niż procesor, więc nam się to praktycznie zawsze opłaca. Tak naprawdę, co tam jeszcze było ciekawego? Była ilość rekordów. Ona akurat tam jest wyrażona w milionach rekordów. Było pole z wielkością tabeli. Przy czym, co ważne, to nie jest rzeczywista wielkość, tylko wielkość tego, co MySQL-owi się wydaje, że on trzyma w środku. To jest wielkość przybliżona. Przy czym, jak wam potem pokażę na końcu, ona może być ekstremalnie różna od tego, co fizycznie mamy na dysku. I z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, bo może to powodować spore problemy. Mamy coś, co nazywa się IDX Size. To jest wielkość indeksów. Czyli wielkość, jeśli mamy, nie wiem, 5 indeksów, które coś zajmują, no to wiadomo, na przykład dane nam zajmują 100 giga, indeksy nam zajmują 200, spoko. Jest to też jakaś przybliżona wielkość. No i mamy proste total size, czyli sumaryczna wielkość jednego i drugiego. Trzeba pamiętać, że oczywiście w przypadku InnoDB primary key jest zawsze klastrowany, więc jest wliczany do wielkości danych, nie do wielkości indeksów. Więc jeśli mamy na przykład tabelę, która ma tylko i wyłącznie primary key, to wielkość indeksów będzie wynosić dla niej 0. Tutaj jeszcze mamy, co można z tego wyciągnąć tak naprawdę. Jeśli tabele są ekstremalnie duże, to zaczynają się robić pewne dziwne problemy. Problemy i od strony dewelopera, bo zrobienie altera i dodanie tam jakiegoś pola może być już niemożliwe. Albo może być tak czasochłonne, albo zajmować tak dużą ilość miejsca na dysku, że praktycznie się tego nie wykona. Trzeba by wtedy rozważyć kilka kwestii. Można próbować dane archiwizować i ucinać te starsze dane, kopiować je do jakiegoś innego engine'u na przykład. Albo w ogóle do całkowicie innej bazy danych. Można tabele partycjonować, też nam to daje dużo większe pole manewru, albo można założyć jakąś retencję danych i po prostu te dane kasować. Ja tu w szczegóły nie będę wchodził, bo to byłby temat na całkowicie osobną prelekcję, tylko zaznaczam, że to jest coś, co wcześniej czy później w każdym projekcie będzie trzeba rozważyć. Coś, co nazywa się IDX Fraction, czyli Index Fraction, to jest chyba jedna z najfajniejszych informacji, które można znaleźć z tamtej SQL-ki i ona mówi o tym, ile nam zajmują indeksy w stosunku do wielkości danych. Może się okazać, że na przykład mamy tak zaprojektowaną tabelę, że indeksy zajmują nam 4 albo 5 razy więcej niż dane. I to najprawdopodobniej jest jakiś antypattern. Ja przyznam szczerze, że w mojej aplikacji, przy której ja pracuję, z najbardziej ekstremalnym przypadku spotkałem się, gdzie to było stosunek w okolicach 3,5. Czyli indeksy zajmowały 3,5 razy tyle, ile dane. Co tak naprawdę było antypaternem i trzeba było to zmienić tak naprawdę. Wtedy jak się przyjrzymy takim tabelom, może się okazać, że albo część indeksów jest w ogóle bez sensu, część indeksów może być zduplikowana, część może być nieużywana, albo część może być nieoptymalnie wybrana. Tak? Możemy mieć indeksy na polach typu varchar, na polach typu char, gdzie tak naprawdę moglibyśmy, nie wiem, na pierwszych 20 znakach tego pola zrobić indeks, a robimy na 255, co może nie mieć większego sensu. To jest, jeszcze raz wracamy do tego samego przykładu. Tam ilość rekordów jest w milionach, więc ta pierwsza tabela to jest tabela, która ma
27 miliardów rekordów, to nie jest pomyłka, tam naprawdę jest 27 miliardów rekordów, w drugiej jest, no tam praktycznie wszystkie mają więcej niż miliard poza dwoma ostatnimi i wymiary też są prawdziwymi wymiarami, przy których ja na co dzień pracuję, tak? Czyli mamy tabelę, która ma prawie 1,5 tera. Ten ostatni parametr, jak mówię, to jest ten index fraction i to jest coś, co bardzo często jest najważniejsze z tego wszystkiego, bo tam powinniśmy szukać tych tabel, w których optymalizacja jest wymagana. Im jest to większe, tym szybciej powinniśmy się tym zająć. Gdzieś się spotkałem z takim stwierdzeniem, że jeżeli index fraction jest większy od 1, to warto się przyjrzeć tym tabelom. Ja bym się z tym zgodził, aczkolwiek czasem no, z praktycznych względów nie da się zjechać z tego do jakichś mniejszych wartości, ale tak, myślę, że jeżeli gdzieś mamy index fraction większy od 1, to trzeba tam zerknąć. Co jeszcze mamy ciekawego? W przypadku tabel, które mamy w engine'ie InnoDB, zawsze byśmy chcieli mieć ten primary key, ze względu na to, że on jest klastrowany. Możemy bardzo łatwo sprawdzić, czy są jakieś tabele, które tego primary key nie mają. I brak posiadania primary key na tabeli jest oczywistym antypaternem. Jakby nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby tego primary key nie było. Jeśli to jest, znowu wracając do MySama, jeśli była tabela w MySamie, to w bardzo ekstremalnych warunkach faktycznie tego primary key nie musimy mieć. W InnoDB zawsze ten indeks powinien być, bo nawet jeśli my go nie stworzymy, to InnoDB pod spodem stworzy taki implicit primary key, do którego nie będziemy mieć dostępu, nie będziemy mogli nim zarządzać, ale on i tak będzie istniał, bo tabela w InnoDB zawsze jest indeksem, więc jakby nie ma sytuacji, w której nam się tego primary key nie opłaca trzymać. Dodatkowo primary key też ma, na danej tabeli ma wpływ na wielkość wszystkich secondary key, bo one są kopiowane po prostu do kluczy drugorzędnych i do secondary keys, do secondary index i jednocześnie do każdych foreign key, czyli do każdych kluczy obcych. Też wykonujemy tak naprawdę taką kopię po to, żeby złączyć dwie tabele. Co mamy dalej? To też jest fajna statystyka, bez której można by się obudzić trochę z ręką w nocniku. Ta ostatnia cyferka po prawej jest najważniejsza. Tak naprawdę to nam pokazuje, jaka jest kondycja naszych autoinkrementów. To są akurat tutaj trzy tabele, które mają tam capacity w autoinkremencie powyżej jakiejś wartości. Co znaczy capacity? To znaczy, że jeśli mamy autoinkrementa zdefiniowanego jako int, no to on może mieć tam od minus 2 milionów coś, to 2 miliardy 100 coś milionów. I ta wartość 88 to jest w procentach, czyli 88% wielkości jest zajęte. Dobrze by było się zająć tą tabelą i to ASAP, bo jeszcze pewnie miesiąc, dwa, trzy i nie będzie się dało zrobić tam ani jednego inserta, no bo fizycznie nie będzie takiej możliwości. Teraz jaki autoinkrement powinniśmy wybrać? Jeśli na tamtej tabeli przekraczamy 50%, to jest ten moment, kiedy warto by się było zająć tą tabelą, bo ona jeszcze będzie na tyle mała, że spokojnie ją zalterujemy w miarę normalnym czasie, a jednocześnie mamy na to wystarczająco dużo czasu. Int generalnie wystarcza. Jak tworzycie sobie tabelę, to nie dodawajcie tam big intów, tak? To na początek naprawdę nie ma sensu. Ja wiem, że każdy by chciał, żeby tam było mnóstwo danych i żeby były fajne rzeczy w tych tabelach, ale int w zupełności wystarcza. Jak dojedziecie do połowy, to spokojnie można sobie zrobić altera. Big int już wam starczy chyba na zawsze już. Nie ma co się tutaj długo zastanawiać i szczypać. Mamy jeszcze coś, co jest unsigned albo signed. Tak naprawdę nie ma żadnych podstaw do tego, albo nie ma potrzeby posiadania ujemnych wartości w autoinkremencie, który jest intem albo big intem. Więc zawsze dodawajmy unsigned, to powoduje jakby wydłużenie życia primary key dwukrotnie, tak? Czyli zamiast
przy standardowym incie zamiast 2 miliardy 100 coś milionów będziemy mieć 4 miliardy 200, tak? Zawsze nam to daje trochę więcej życia. No i tutaj jeszcze mamy też informację, czy jest ten unsigned ustawiony, czy nie, w tej trzeciej kolumnie. Czwarta to jest już konkretna wartość autoinkrementa. Widać, że na tej ostatniej unsigned nie był ustawiony, co powoduje, że tam jest 1 900 000 000, no i dojeżdżamy do tych 2 100 000 000 dosyć niebezpiecznie blisko. To jest kolejna fajna informacja, o której ja też już przez moment powiedziałem. Mamy coś takiego, co się nazywa total size i to jest wielkość, która, sumaryczna wielkość danych w tabelach oraz indeksach, tylko że to jest to, co wydaje się MySQL-owi, że on tam trzyma. A tak naprawdę, robiąc pewne zabiegi, jesteśmy w stanie, to już trzeba sobie odczytać po prostu z dysku, wrzucić do tabeli tymczasowej i zrobić prostego joina, wtedy możemy mieć taki wynik i mamy ostatnią kolumnę disk to MySQL i ona pokazuje dwie kolumny. Tam jest on disk i disk to MySQL. On disk pokazuje fizyczną wielkość plików na dysku, przy czym to działa tylko w przypadku, jak mamy ustawione coś, co nazywa się file per table, czyli każda tabela jest pojedynczym plikiem. Jeśli nie mamy tego ustawionego, to takiej statystyki sobie nie wyciągniemy. No i tu na przykład widać, że trzecia tabela jest dosyć bolesna, bo widać, że na dysku jest ponad 2 razy więcej danych niż MySQL-owi się wydaje. Co to oznacza? To oznacza, że tam najprawdopodobniej jest bardzo dużo wolnych przestrzeni i te dane są sfragmentaryzowane. Dlaczego się tak dzieje? Jest coś, co w literaturze określa się jako InnoDB compression issue i ono wynika bezpośrednio z tego, jak InnoDB ogarnia struktury danych w środku. Mamy tak naprawdę najmniejszą jednostką, którą można zapisać na dysk albo czytać z dysku w InnoDB, jest coś, co nazywa się page'em. To z jednej strony możemy go pisać albo czytać z dysku, z drugiej strony ten sam page potem ląduje sobie w buforze, czyli w ramie, możemy sobie szybciej sobie czytać te page'e. No i teraz, jeśli mamy na tabeli dużo update'ów, dużo delete'ów, to wtedy dzieją się różne dziwne rzeczy. Page ma standardowo albo 8, albo 16 kilo. No i załóżmy, że kasujemy sobie jakieś losowe rekordy z naszej bazy danych. Efekt jest taki, że na przykład w tych 8 kilo może być tak, że będziemy mieć 3 kilo pustych danych. I teraz InnoDB nic z tym nie zrobi. Nic z tym nie zrobi do pewnego momentu, to znaczy kiedy on spróbuje coś odzyskać tych danych. Tylko wtedy, kiedy w dwóch page'ach, które są stosunkowo blisko siebie, zajętość w każdym z nich będzie wynosić mniej niż 50%. Więc efekt jest taki, że jeżeli skasujemy sobie po 3 kilo z każdego page'a, to tak naprawdę skasujemy, można powiedzieć, że 3/8 tabeli, bo tak by to było, więc to będzie gigantyczna ilość rekordów, ale nie odzyskamy ani jednego bajtu miejsca. Więc warto o tym wiedzieć i ta statystyka też jest dosyć istotna, bo jest to bolesne chociażby pod kątem backupów na przykład, bo jednak każdy ten gigabajt trzeba zbackupować, każdy gigabajt musi przelecieć przez sieć, potem go musimy odkompresować. Dobra, i teraz co można z tym zrobić? No tu jest bardzo prosty, albo optimize table, albo alter table, najzwyklejszy. Jeśli tabele są małe, to można to wykonać do ręki, jeśli są większe, to postaram wam się zaraz pokazać, jak to można zrobić. Okej, mamy jeszcze coś takiego, co nazywa się Percona Toolkit. Mam nadzieję, że znacie. Tam jest zestaw ponad 30 różnych narzędzi i dla deweloperów, i dla DBA-ów, i dla administratorów baz danych. I teraz, co tam mamy ciekawego? Takim narzędziem, które można użyć praktycznie od ręki, jest PT Duplicate Key Checker. To jest bardzo proste narzędzie, które podajemy mu tam dostępy do bazy danych. No i w wyniku mamy całą litanię, on sprawdzi sobie wszystkie tabele i mówi wprost, jakie indeksy są indeksami zduplikowanymi. Nie ma sensu trzymać takich indeksów, no dlatego, że po pierwsze zajmują miejsce, po drugie przy każdym insercie, update'cie musimy je przebudować, a tak naprawdę z nich nie korzystamy. No tutaj mamy key definition, są dwa klucze, jeden jest na ID client, drugi jest na ID client tag name i oczywiście ten pierwszy jest duplikatem i od razu PT Duplicate Key Checker podpowiada, jakiego altera można wykonać, żeby dropnąć. Czasem nie jest to jeden alter, tylko seria alterów,
bo wykminisz, że na przykład lepiej jest przebudować, nie wiem, dwa indeksy do jednego. I to jest narzędzie, które praktycznie można just like that wziąć, zapuścić na naszej bazie i dostaniemy taki raport, co można po kolei wykonać, żeby tego miejsca, żeby tych indeksów było mniej i żeby mniej utylizować dysk, RAM i tak dalej. Dobra, i to były takie metody, które nawet nie znaleźliśmy ani razu do żadnej tabeli, tak? To są takie metody, które pozwalają zobaczyć taki big picture naszej bazy danych, tego, co się w nim dzieje, tego, czy została w miarę dobrze zaprojektowana, tego, czy te struktury są w miarę sensowne i może pokazać miejsca, gdzie warto zerknąć, tak? Gdzie warto sprawdzić, bo jeżeli tabela, nie oszukujmy się, jeżeli tabela przy tych wielkościach, które tam były, jak jakaś tabela ma 500 mega, no to nie ma najmniejszego sensu spędzać nad nią nawet 3 sekund swojego czasu, tak? Bo są ważniejsze rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. Dobra, teraz następna część. Tu już postaramy się zejść trochę bliżej już samej tabeli i tej struktury tabeli, czyli odpowiednia struktura. To jest takie pierwsze stwierdzenie, to znaczy użyj najmniejszych możliwych typów danych, aż projektujesz tabelę. Zastanawiałem się, czy umieszczanie tego tutaj ma sens, czy nie, bo myślę, że to jest oczywiste dla każdego z nas. To znaczy każdy z nas podświadomie czuje, że tak powinno być, że powinniśmy używać możliwie jak najmniejszych typów danych po to, żeby po pierwsze utylizować jak najmniej danych na dysku, po to, żeby... Dysk jest jeszcze relatywnie tani, tak? Ale dużo gorzej jest z RAM-em, który mamy bardziej ograniczony od dysku, a jednak każdy ten page, który zapiszemy na dysku, potem też wyląduje w RAM-ie, więc chcemy, żeby tego było jak najmniej. No i teraz zastanawiam się, czy takie stwierdzenie w ogóle ma sens i doszedłem do wniosku, że to jest trochę tak samo jak z jazdą po pijaku, tak? Każdy wie, żeby nie wsiadać za kółko po kielichu, a i tak ludzie to robią. To dokładnie tak samo jest tutaj. Ja też niezliczoną ilość razy widziałem tabele, które miały dziwną strukturę i były bardzo, bardzo dziwnie i nieoptymalnie zaprojektowane. To, co najczęściej wrzucamy do bazy danych, to jednak są inty, tak? Nie oszukujmy się, to są głównie cyferki. No i trzeba się zastanowić nad paroma rzeczami, tak? Jeśli mamy pole typu status, które przyjmuje 5 statusów, no spoko, fajnie, może być int, ale raczej zastosujmy tiny inta, który zajmuje 1 byte, a nie inta, który zajmuje 4. Tak samo możemy ewentualnie skorzystać, na przykład mamy pole gender, też przyjmuje 2 wartości, tak? Albo skorzystajmy z tiny inta, możemy skorzystać z enuma. Enum tak naprawdę jest pod spodem i tak mapowany na tiny inta, więc może mieć 255 różnych słownikowych wartości. Jedyna różnica jest tak naprawdę taka, że na bazie danych, jak robimy SQL-kę, no to widzimy tak deskryptywnie, co tam jest, a nie widzimy, że 1, 2, 7, 8 statusy, tak? Tylko widzimy, że tam send, cute i tak dalej. Więc dla takich pól, które trzymają pewne stany, których ilość jest bardzo skończona albo bardzo bliska zera, powiedzmy, trzymajmy naprawdę albo tiny inty. W ekstremalnym przypadku w polu typu gender można trzymać char jedynkę, wtedy będziemy mieli jakieś tam M i F i też zajmuje, akurat char jedynka zajmuje po prostu 1 bajta, więc tutaj to będzie bez różnicy. I jeśli mamy czasowe typy danych, tak naprawdę jaka jest różnica między date time a timestampem? Z punktu widzenia dewelopera praktycznie żadna, bardzo dużo ludzi korzysta z date time'a, tylko on ma dwie wady. Jedną wadą jest to, że zajmuje 2 razy więcej od timestampa, czyli 8 bajtów w stosunku do 4. A drugą wadą jest to, że nie reaguje na strefy czasowe. Jeśli wrzucimy na przykład dziś 8 rano do bazy danych, a potem inny klient w innej strefie czasowej odczyta sobie to, to też dostanie 8 rano. Nie zostanie ten czas przesunięty w stosunku do sesji MySQL-owej. Timestamp z kolei to fajnie ogarnia i możemy sobie bardzo w prosty sposób zrobić obsługę stref czasowych w aplikacji. Tak? Nie musimy nic pisać w kodzie, mamy ją out of the box, bo MySQL to obsługuje. I teraz kiedy powinniśmy korzystać z timestampa? Wtedy, kiedy zapisujemy coś, co się dzieje teraz, albo coś, co będzie miało miejsce w najbliższej przyszłości, bo tak naprawdę to jest ta oszczędność. Timestamp zaczyna się w epoce Unixowej, czyli 1970, kończy się za jakieś 20 lat, więc jeszcze przez chwilę można z niego korzystać. Date time z kolei, jeśli byśmy chcieli zapisać na przykład datę urodzin, nie wiem, 1955, no to w timestampie nie zapiszemy, do tego już potrzebujemy date time'a. Dobra, typy znakowe. Tak naprawdę mamy 2 główne, z których byśmy chcieli korzystać, czara i warczara. Różnica jest taka, że w jednym przypadku mamy
mamy stałą długość. Bez względu na to, co wrzucimy, zawsze ta długość będzie identyczna. W drugim przypadku tak naprawdę mamy na początku jeden bajt, który nam mówi, ile tego varchara trzymasz, a potem tyle bajtów, ile faktycznie zapiszemy. Efekt jest taki, że jeżeli varchar ma 255 lub mniej znaków, no to tak naprawdę jeden bajt jest zarezerwowany na zapisanie długości, reszta na zapisanie fizycznie danych. Efekt jest taki, że jeżeli powyżej 255, tak, będziemy mieli 2 bajty na długość, resztę na dane. No i kiedy powinniśmy z czego korzystać? Jeśli wiemy, że coś ma faktycznie stałą długość, nie wiem, hash jakiś albo UUID, zawsze korzystajmy z chara. Jest to oszczędność całego jednego bajta. Jak mamy miliardy rekordów, może to mieć znaczenie. W przypadku varchara korzystajmy, jak mamy, nie wiem, topiki, name'y, cokolwiek, co może wpisać użytkownik i raz może wpisać 3 znaki, a raz 350, tak? I tak samo nie korzystajmy z typów znakowych do zapisywania jakichś takich skończonej ilości kombinacji, tak? Jeśli mamy, tu nie wiem, są przykłady z wielkością tam koszulek, butów czy czegokolwiek, tak? Jeśli mamy skończoną ilość wartości, to nie róbmy tutaj varchara 10 znaków czy 15 i nie wpisujmy tam, tylko skorzystajmy albo z enuma, albo z intów i modelujmy je w bazie, modelujmy je w aplikacji zamiast w bazie danych. Mamy jeszcze coś, co jest w bazie danych nulem. To jest temat trudny, bo tak naprawdę ta logika związana z nulem jest trochę nieintuicyjna. Tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni bardzo często do logiki dwuwartościowej, gdzie mamy true albo false. Wprowadzając nula mamy tak naprawdę logikę trójwartościową i potrzebujemy jeszcze jeden dodatkowe porównanie, tak? Czyli w tym przypadku jest to is null albo is not null. I to jest taka trochę, przyznam szczerze, mikrooptymalizacja, bo to jest optymalizacja, która nam oszczędzi cały jeden bit na rekordzie, więc jakbym miał tabelę, która ma 100 giga i miała parę nuli więcej, to dopóki bym nie musiał czegoś innego robić, to bym jej nie ruszał, tak? To znaczy przy okazji, okej, zróbmy to, wyrzućmy nula, jeśli z niego nie korzystamy, ale żeby specjalnie sięgać do tabeli, nie ma to większego sensu tak naprawdę. No i teraz jakiś żywy przykład a propos tego, co mówiłem, że już niezliczoną ilość razy widziałem coś, co było zaprojektowane w dziwny sposób. I tutaj autoinkrement wskazuje na jakieś 678 milionów, więc co najmniej tyle rekordów przeleciało przez tą tabelę. Jak sprawdzałem i wtedy ją się zajmowałem, to ona miała około 500 milionów rekordów w bazie i zajmowała tam 20 coś giga chyba. I wyglądała mniej więcej tak. Co tu jest już na wstępie źle zaprojektowane? Po pierwsze mamy date time'a, który nie ma żadnego sensu. Tutaj i tak wsadzamy tam current timestampa, więc wsadzamy zdarzenia, które się dzieją teraz, więc musimy to zmienić na timestampa. Mamy type i source, jest tam bardzo nieduża ilość wartości. Zresztą ten default nawet nam podpowiada, że tak naprawdę jeśli mamy default 1 albo default 2, to pewnie jest gdzieś jakiś słownik, który ma 10 wartości, może 15, więc zmieńmy te inty na tiny inty. No i tu jeszcze jest do rozważenia trzecia opcja przy tym alterze, który byśmy chcieli wykonać. Opcja z primary key. Tutaj był akurat primary key e-mailem. Czy to jest dobre, czy złe? Jakby sama struktura tej tabeli jeszcze nam nie pozwala na to odpowiedzieć. Powinniśmy sięgnąć trochę dalej. Zaraz postaram się do tego wrócić. Tak by wyglądała ta struktura ze zmienionymi polami. Tam od razu dodaliśmy node nula przy type'ie, bo okazało się, że też nie ma ani jednego nula, zawsze są jakieś sensowne wartości, po prostu ktoś zapomniał i ten nul gdzieś tam w tej definicji tabeli był. Dobra, a co można zrobić z tym primary key? Tutaj jest e-mailem, czy to dobrze, czy źle? W tym przypadku tak naprawdę nawet nieźle, nie mamy tu żadnych secondary index, które by powodowały, że te indeksy nam strasznie urosły. Jeśli to jest InnoDB, to tak naprawdę ten primary key byłby przekopiowany do każdego kolejnego secondary indexa. Więc jeśli byśmy mieli więcej secondary indeksów, to te dane by nam się namnożyły i to bardzo. Tak samo, jeśli byśmy mieli foreign key, bo też by musiało to być przerzucane dalej. Ja tak naprawdę w swojej aplikacji tego nie zmieniłem. Nie zmieniłem z kilku powodów, ale generalnie takim standardowym ruchem jest jednak wykorzystanie jako primary key inta. I zaraz ja wam jeszcze opowiem o jednej rzeczy, dlaczego raczej tak powinniśmy robić. Moim zdaniem jakby
To jest dobra struktura w tym momencie. W bardzo ekstremalnych przypadkach można by zostawić maila, ale trzeba mieć świadomość paru rzeczy, które się tam będą działy wtedy. Jedną z rzeczy będzie na przykład to, że przy secondary indeksach te dane będą skopiowane. Jeśli miałbym dodać chociaż jeden secondary indeks z takim niestandardowym primary key, to się nie opłaca w ogóle, bo byśmy zajmowali gigabajty miejsca. Tak samo, jeśli ten primary key byłby kluczem obcym w jakiejkolwiek innej tabeli. Też byśmy musieli ten varchar 255 kopiować do każdej tabeli, z której chcemy joinować. To jest taka tabela trochę z takiej, tak bardziej statystyczna powiedzmy, więc tu akurat takich joinów w mojej aplikacji nie ma, więc mogłem bezpiecznie zostawić to primary key, ale mimo wszystko zaleceniem jest to, żeby w dużej ogólności raczej zmieniać w większości przypadków. Jeszcze jest jeden case związany z insertowaniem do tabeli. Jeśli ten primary key nie jest standardowy, nie jest takim intem, który się autoinkrementuje, to co to oznacza? To oznacza, że inserty powodują w pewnym sensie losowy dostęp do bardzo dziwnych miejsc tej tabeli, bo jeżeli wrzucimy maila na literę A, no to na samym początku tego wielkiego drzewa B-tree musimy wsadzić ten indeks i przebudować całe drzewo. Jeśli wrzucimy na Z, no to gdzieś pod koniec, ale i tak nie na samym końcu, więc inserty są dużo, dużo droższe. I to też jest powód, dla którego warto by było zmienić. Dlaczego ja akurat w swojej aplikacji tego nie zmieniłem? Dlatego, że to jest taka tabela, tak jak mówiłem, statystyczna, i tam końcowy klient nigdy nie insertuje nic do tej tabeli. Są pewne mechanizmy, które raz w miesiącu sobie szczytują pewne statystyki i wrzucają tam raz na miesiąc. Więc nas to tak naprawdę nie boli, a ta oszczędność miejsca była dla nas bardziej kluczowa niż wydajność insertów, które i tak działają przez pół godziny w całym miesiącu na przykład. Dobra, no i teraz dochodzimy do tej ostatniej części, która może być trochę najcięższa i najbardziej problematyczna, czyli do samej struktury, do samej zmiany struktury. Jak to zrobić? Jak zmienić tabele, które mają nawet setki gigabajtów? Są różne narzędzia. W większości korzysta się z zewnętrznych narzędzi, ale MySQL oczywiście ma Alter Table. Pewnie znacie, oczywiście myślę, że każdy z was zna. Ale Alter Table też od pewnego czasu mocno się zmienił i ma dużo większe możliwości. Jak było dawniej? Dawniej było tak, że wykonując jakiegokolwiek altera na tabeli, ta tabela zawsze była zalokowana. Było coś, co nazywało się Exclusive Lock i nie było tam dostępu niczego, ani jednego selecta, ani jednego inserta, update'a, nic nie dało się wykonać na tej tabeli. Jeśli ta tabela miała kilka gigabajtów i to trwało na przykład, nie wiem, 10 minut, to przez 10 minut wszystkie SQL-ki po prostu na tej tabeli wisiały. No i to było dramatem, tak? No bo aplikacja była przeważnie niedostępna, trzeba było to albo robić w jakichś godzinach nocnych, albo trzeba było robić na slave'ie, potem podmieniać mastera ze slave'em. No tak naprawdę nic fajnego i nic, co byśmy chcieli robić na co dzień. I śledzenie postępu też tak naprawdę było koszmarem. Jeśli alterowaliśmy tabelę, która miała 300 gigabajtów, no to tak naprawdę, jeśli mieliśmy file per table, ok, można było sobie zrobić LS-a na katalogu i zobaczyć faktycznie, ile ten plik już zajmuje. To mogło nam gdzieś szacunkowo powiedzieć, czy to się skończy za godzinę, za 10 czy za 20, tak? Ale jeśli file per table nie było, no to nie mieliśmy totalnie żadnej informacji, co się będzie działo. No i teraz MySQL postanowił coś z tym zrobić i to już dawno temu, tak naprawdę w MySQL 5.1, czyli to już ładnych parę lat temu, pojawiło się tak zwany InnoDB plugin. Od 5.1 w ogóle wszystkie engine'y można było do MySQL'a wstrzykiwać jako plugin. Wcześniej one były zahardkodowane w MySQL'u, od 5.1 to się zmieniło. No i InnoDB to wykorzystało, bo sami sobie zrobili coś, co nazywało się Fast Index Creation, czyli możliwość budowania secondary indeksów, nie blokując tabeli. I od 5.1 było to właśnie jako ten wstrzykiwany plugin z nowszą wersją InnoDB, od 5.5 już jest natywnie. I dzięki temu można było właśnie tworzyć secondary indeksy, nie blokując tabeli. Ale od 5.5 też zmieniło się coś, co już jest takim fajnym featurem i co można wykorzystywać dosyć często, czyli coś, co nazywa się online DDL change, czyli online'owa zmiana skimy, która nie powoduje blokowania. W 5.5 to jest pierwsza wersja MySQL'a, w której się to pojawiło, to był MySQL 5.5, było tam tylko kilka jakby możliwości, czyli na przykład dodawanie właśnie secondary indeks, dodanie pola, usunięcie indeksu, usunięcie pola i tak dalej. Od 5.6 ta lista rzeczy, które możemy zrobić online'owo, nie blokując tabelę, już naprawdę jest dosyć spora.
Dokumentacja to bardzo fajnie opisuje, jakby nie ma sensu tutaj wchodzić w szczegóły, bo za każdym razem, jeśli chcemy coś wykonać, to powinniśmy zerknąć dokumentację i zobaczyć, czy faktycznie możemy to zrobić w ten sposób. No i to, co jest najważniejsze, to faktycznie pozwala zmienić schemę bez blokowania tabeli, czyli dalej możemy wykonywać do niej inserty, selekty, update'y. No niestety ma to pewne ograniczenia. Jednym z ograniczeń jest na przykład tabele z full text search indeksami. Tam już nie jesteśmy w stanie wykonać tego DDL online schema change. Tak samo na przykład, nie wiem, nie jesteśmy w stanie zmienić primary key, zupdate'ować go, bo musimy przebudować całą tabelę od nowa, więc nie ma takiej możliwości. Jest to dostępne tylko dla engine'u InnoDB. To jest kolejny powód, dla którego z mani sama trzeba zrezygnować, jeśli jeszcze korzystacie. No i minusem przy większych tabelach i większych wolumenach danych jest to, że nie mamy zarządzania throttlingiem, czyli jakby po prostu puszczamy tego altera i tak naprawdę nie wiemy, jak on ma wpływ na bazę danych, na slave'a, który nam zacznie uciekać i tak naprawdę nie wiemy, czy... Nie możemy z tym nic zrobić. Jedyne, co możemy zrobić, jeśli tak naprawdę baza danych się zaczyna dławić, aplikacja zaczyna wolniej odpowiadać, to możemy przerwać tego altera i na tym to się kończy. Jak to wygląda z punktu widzenia samego altera? Zostały wprowadzone dwa parametry do altera. Jeden to jest algorytm, a drugi to jest lock mode. No i mamy dwa algorytmy in place i to jest właśnie algorytm, który pozwala nam jakby nie lokować tabeli i zrobić to w locie. Drugi algorytm to jest algorytm copy i to jest po prostu zwykła stara implementacja, która powoduje kopiowanie całej tabeli. Jednocześnie jest jeszcze coś, co nazywa się lock mode. Mamy trzy sposoby lokowania. Non, czyli nie lokujemy tabeli. Shared, czyli możemy z tabeli, na tabeli wykonywać selekty, czyli możemy z niej czytać, ale nie możemy zmienić żadnych danych. Albo exclusive lock, nie mamy dostępu w ogóle do tabeli. I teraz oczywiście nie wszystkie te kombinacje są możliwe, to znaczy nie mogę zrobić algorytm copy lock mode non, bo MySQL powie sorry, ale tak się nie da, nie? Muszę zrobić algorytm in place i tu tam nawet nie ma w tej drugiej od dołu SQLce nawet nie ma podawanego tego lock mode, dlatego że przy in place lock mode jest domyślnie na non. Jeśli na przykład spróbujemy zrobić takiego altera na tabeli, która ma full text search indeksy, to MySQL nam powie sorry, ale ten alter jest niemożliwy z algorytmem in place, więc jest to w miarę bezpieczne rozwiązanie. Nawet jak nie mamy pewności, czy ten MySQL potrafi to zrobić, czy nie, możemy takiego altera napisać, machnąć enter i jeśli MySQL nie będzie w stanie go wykonać, to faktycznie nam o tym powie i nie wykona. Dobra, z tym się wiąże jeszcze jeden parametr, o którym warto pamiętać, bo w pewnych dziwnych warunkach ten online DDL change może się wyrąbać. Bo jak to się dzieje? Tak naprawdę wszystkie dane, które insertujemy do tabeli, update'ujemy w czasie tego altera, nie są zapisywane bezpośrednio na tabeli, tylko są zapisywane w dodatkowym logfile'u. Wielkość tego logfile'a jest definiowana przez InnoDB Online Alter Log Max Size. W domyśle jest to 128 MB. I teraz jeśli puścimy takiego altera i on trwa na przykład, nie wiem, 4 godziny czy 5 godzin, a mamy bardzo dużo zmian na tabeli, no to jeśli dojdziemy do tych 128 MB, to MySQL powie sorry, ale muszę rollbacknąć tego altera, wywali się alter. Szczęśliwie oczywiście dane nie zostaną stracone, on sobie je ładnie przekopiuje do tabeli i wszystko będzie działać dobrze, ale alter się nie powiedzie. Też ten alter powoduje coś, co nazywa się replication lag, czyli uciekaniem slave'a od mastera. Z czego to wynika? Wynika z tego, nie wiem, czy byś na poprzedniej prezentacji, tam Mariusz Gil na samym końcu pokazywał taką planszę z ACID-em. I ta literka A w ACID-zie to jest atomowość i to dokładnie jest powód, dla którego ten slave nam potem ucieka, bo ten alter może się wykonać albo w całości, albo w ogóle. Nie ma możliwości zaczynać go wykonywać wcześniej na slave'ie, bo musimy mieć pełną zakomitowaną transakcję, żeby zapisać ją do binloga i potem, żeby ona się wykonała na slave'ie, więc jeśli nam alter będzie trwał na przykład 3 godziny, to dokładnie o tyle samo nam potem ucieknie slave najprawdopodobniej, o bardzo podobny czas, więc to jest trochę minus. Plusem jest to, że jest to narzędzie wbudowane w MySQL i można z niego korzystać out of the box. Dobra, jest jeszcze inny sposób zmiany schemy, już nie taki stricte w MySQL-u, tylko jest coś, co nazywa się
procedurą online schema change, czyli tym, w jaki sposób możemy zmieniać strukturę, korzystając z zewnętrznych narzędzi. Tak naprawdę każde narzędzie, tam na samym początku były wyszczególnione trzy narzędzia, był Python Online Schema Change, był Ghost i był Online Schema Change by Facebook. Każde z tych narzędzi działa praktycznie dokładnie tak samo, czyli na początku tworzy sobie tabelę, która tak naprawdę jest identyczna z tą strukturą, którą mamy. Po prostu robi kopię tabeli, przy czym robi kopię tylko i wyłącznie struktury, a nie danych. Ma pustą tabelę, na pustą tabelę sobie nakłada altery, dzięki temu one trwają po prostu ułamek sekundy. I tak naprawdę potem może zacząć kopiować dane. Czyli z tej głównej tabeli po kolei jakimś takim okienkiem po 1000, 10 tysięcy rekordów sobie zaczyna kopiować. I na samym końcu, jak już mamy dwie tabele, które są spójne i wiemy, że te dane są takie same, no to robimy zwykłego rename'a. I ten rename tak naprawdę można go porównać do zwykłego MVA na systemie plików. Działa natychmiast. Co tutaj jest wyzwaniem? Wyzwaniem jest tak naprawdę trzymanie spójności tych danych, no bo jak robimy altera, no to te dane w tabelach się zmieniają, więc trzymanie spójności danych jest największym wyzwaniem i te narzędzia tak naprawdę różnią się sposobem trzymania tych spójności. Niektóre mają trochę lepiej to zaimplementowane, inne trochę gorzej. Na początek przejdziemy sobie przez Python Online Schema Change, to jest chyba najbardziej popularne narzędzie. Ja przyznam szczerze, korzystam z niego najczęściej. Jest udostępnione przez Percone, w Percone Toolkicie, o którym już wspominałem wcześniej. Jest open source, można sobie zerknąć do kodu, zobaczyć, co dokładnie się wydarzy, jak uruchomię jakąś komendę. I to, co ważne, właśnie ta synchronizacja w Python Online Schema Change jest wykonywana za pomocą triggerów. Niestety powoduje to trochę większe obciążenie bazy danych, bo jednak te triggery działają cały czas i nie dość, że my kopiujemy dane z jednej tabeli do drugiej, no to jeszcze dodatkowo trigger też je kopiuje, jeśli update'ujemy albo insertujemy kolejne rekordy. I tutaj ta synchronizacja jest synchroniczna, to znaczy, że jakakolwiek zmiana na tabeli bazowej automatycznie od razu musi się wykonać na tej tabeli, na tej nowej tabeli. Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. I co tu jeszcze jest? Jeszcze nie mamy pełnego wpływu na throttling. To znaczy możemy ustawić sobie pewne parametry mówiące, nie wiem, że jeżeli na przykład nam slave ucieknie o więcej niż 5 minut, no to wtedy się wstrzymaj, tak? On poczeka, aż slave nadgoni i znowu się uruchomi, znowu będzie kontynuował. Ale niestety, po pierwsze, nie mamy wpływu na to online. Po drugie, jakby jeśli nasza aplikacja faktycznie nawet przy tym naszym ustalonym jakimś throttlingu i tak będzie źle reagować, to po prostu trzeba przerwać tego altera i go uruchomić od początku jeszcze raz. Jak taki alter wygląda? Tak naprawdę tu jest bardzo dużo różnych parametrów. To, co jest najciekawsze, to jest alter i tam podajemy, co dokładnie chcemy zrobić. W tym przypadku to jest drop column. Mamy D, to jest database i table, czyli podajemy na jakiej bazie danych, na jakiej tabeli. Cała reszta to są jakieś dodatkowe rzeczy, które mogą wpływać właśnie na ten throttling, na to, jak będziemy to wszystko ogarniać. To wszystko jest z manualu, ten manual jest bardzo fajnie napisany, z przykładami, można sobie przez niego przejść i sobie tak dostosować tego Python Online Schema Change, żeby działał dobrze. Niestety to jest też narzędzie, które ma swoje minusy. To znaczy tabela musi mieć jakikolwiek unique key, w szczególności oczywiście primary key. Primary key też jest szczególnym przypadkiem unique key, ale co najmniej jeden na tabeli musi być. Zmienią się po alterze też nazwy kluczy obcych, jeśli takie mamy. W większości przypadków nie ma to znaczenia. Kiedy może mieć to znaczenie? Na przykład wtedy, kiedy w aplikacji z jakiegoś powodu macie w SQL-kach wymuszony jakiś force index z konkretną nazwą indeksu, albo use index, albo ignore index. Jeśli macie takie rzeczy w SQL-kach gdzieś popisane, to jest moment, w którym te SQL-ki przestaną działać, więc trzeba być tego świadom. Jeśli nie macie czegoś takiego, spokojnie możecie korzystać. Największym chyba minusem tego rozwiązania jest to, że nie da się zalterować tabel, które już mają swoje triggery, bo MySQL nie pozwala założyć więcej niż jeden trigger danego typu. Więc jeśli już mam jakieś triggery na tabeli, to niestety nie jest rozwiązanie dla nas. No i takim minusem też jest to, że nie da się spauzować tej migracji. Tak naprawdę jak zapuścimy ją, to jedyne co możemy zrobić, to albo ją skończyć całkowicie, albo ją przerwać. Po prostu nie ma innej możliwości. I teraz Python Online Schema Change już ma ładnych parę lat. Pojawiło się kolejne narzędzie, które nazywa się Ghost. GH jest od GitHuba.
bo GitHub miał bardzo duże problemy, to chyba w 2016 roku wypuścili Ghosta, miał bardzo duże problemy z alterami na tabelach i postanowili podejść do tematu trochę inaczej. I tak naprawdę cała inna procedura jest praktycznie taka sama. To, czym się różni, to sposobem synchronizacji danych. Zamiast zakładać triggery, to Ghost czyta sobie binloga i jeśli znajdzie jakąś transakcję w binlogu, która zmieniła dane na tej tabeli, to po prostu ją nakłada na tą nową tabelę. Czym jest binlog? Binlog jest takim tworem, do którego zapisujemy każdą zmianę w naszej bazie danych. I tamte zmiany nie są zapisywane w postaci, na przykład nie wiem, zrobimy update'a i zaupdate'ujemy 100 rekordów, to nie leci taki update do binloga, tylko leci dokładnie informacja o tych 100 rekordach, że w tym rekordzie zmieniło się to pole na przykład na taką wartość. Więc mamy dokładnie każdą zmianę, nie każdą SQL-kę, tylko każdy zmieniony rekord w tym binlogu. Wtedy można sobie przeczytać całego binloga, on oczywiście jest w formie binarnej, są narzędzia, które pozwalają to odczytać bardziej ludzko i coś z tym zrobić. I Ghost wykorzystał to. Jakie plusy ma jeszcze Ghost? Mamy pełny wpływ na throttling, dlatego że ta synchronizacja z binloga ma charakter asynchroniczny, możemy to przerwać w dowolnym momencie, a potem na przykład, nie wiem, po 2-3 dniach powiedzieć Ghostowi, ok, zacznij tą migrację dokładnie od tego momentu binloga i dokładnie od tego primary key w tabeli i po prostu jedziemy dalej, nie ma tu problemu. Plusem też jest to, że możemy dynamicznie zmieniać sobie parametry throttlingu. Ghost działa jak daemon i otwiera sobie na jakimś porcie komunikację. I możemy się z nim komunikować i na przykład jak źle ustawiliśmy parametry throttlingu, to możemy mu strzelić po sokecie, jest komunikacja, możemy mu powiedzieć OK, podciągnij sobie te parametry do takich wartości. On to robi na bieżąco i dzięki temu można sobie dostosować to, jak szybko chcemy robić tą migrację w stosunku do naszego obciążenia bazy danych. I ma jeszcze jeden bardzo fajny feature, którego nie ma PT Online Schema Change, czyli coś, co nazywa się na samym końcu cutover. Cutover to jest taka procedura, która powoduje na samym końcu podmienienie tych dwóch tabel. W PT Online Schema Change tak naprawdę to narzędzie się nie pyta. Po prostu jak skończy, to nam podmienia, kasuje starą tabelę, dziękuję. Tutaj możemy sobie tak ustawić Ghosta, żeby sobie zmigrował te tabele, trzymał spójność tych tabel, ale ich nie podmieniał na samym końcu. Co nam to daje? Dzięki temu, jeśli na przykład nie mamy pewności, na przykład przebudowujemy indeksy całkowicie i nie wiemy do końca, czy na przykład ta struktura nowych indeksów będzie idealna, czy będzie działać dobrze, to możemy mieć drugą tabelę o identycznej wielkości z identycznym rozkładem danych i możemy sam sobie potestować i jakieś SQL-ki puścić, zobaczyć jakieś explainy i wtedy sobie zdecydować, czy chcemy to robić, czy nie. I możemy Ghostowi powiedzieć, OK, zrób cutover, Ghost zmienia tabelę, kasuje starą i wszystko jest OK. Jak to wygląda w Ghoście? No, dokładnie ta sama historia, co z PT Online Schema Change, czyli podajemy sobie, jaka baza danych, jaka tabela i co chcemy zrobić i wszystko jest w manualu. Jakie są znane problemy Ghosta? Tu ich jest trochę mniej. Tak naprawdę z Ghostem ciężko się korzysta, jak mamy aktywną replikację master-master, czyli replikację, czyli taką architekturę, w której jednocześnie możemy pisać do dwóch niezależnych serwerów bazodanowych, a one się komunikują w architekturze master-master. Na szczęście takie architektury są raczej rzadko spotykane, ale to jest znany problem Ghosta. Jeszcze na koniec parę jakichś tipów. Co robić albo czego nie robić, alterując duże tabele? Po pierwsze, korzystajmy ze screena. Nie ma nic gorszego niż zapuszczenie migracji, pójście na kawę, wrócenie i nagle się okazuje, że o, nie było internetu w firmie i mi się rozłączyło, nie? No nic gorszego nie ma. Jeśli jeszcze to trwało, wiesz, pół godziny, no to spoko, a jak 3 dni, no to słabo raczej. Replikacja, trzeba w miarę na bieżąco reagować na to, co się dzieje. Mogą być takie sytuacje, że część aplikacji na przykład czyta ze slave'a. Jeśli ten slave będzie nam uciekał, no to jest to bardzo niefajnie, bo wtedy będziemy zapisywać jakieś dane, a na slave ich nie zobaczymy na przykład przez najbliższe 10 minut albo 20 i wtedy pewne funkcjonalności zaczną nam działać bardzo dziwnie. Dropindex, nie korzystajmy z tych narzędzi do Dropindexa. Online DDL Change wbudowany w MySQL w zupełności wystarczy. Tak naprawdę dropnięcie indeksu sprowadza się do zmiany metadanych i powiedzenie OK, ten indeks już nie istnieje. Do czego powinniśmy korzystać z Ghosta albo z PT Online Schema Change'a? Do defragmentacji danych, czyli jak już mamy na przykład zdropnięty ten indeks, to on na przykład w dalszym ciągu będzie zajmował 100 GB na dysku. No to wtedy możemy zrobić sobie za pomocą Ghosta albo PTOSC Alter Engine ODB,
zdefragmentuje nam całą tabelę, wszystko będzie OK. I trzeba uważać z przerywaniem migracji. Ja przyznam szczerze, że mi się raz zdarzył fuck up z tym. I to był Petonline Schema Change. Musiałem przerwać migrację z pewnych powodów. Okazało się, że nie do końca posprzątał wszystko, co było w bazie danych stworzone. Efekt był taki, że miałem skasowaną nową tabelę, do której ta migracja była, ale okazało się, że nie zostały usunięte triggery. Efekt był taki, że nie dało się ani insertnąć, update'nąć, ani delete'nąć żadnych danych z tej bazowej tabeli, no bo za każdym razem był błąd, że nie istnieje tabela, do której próbuję trigger zapisać. Więc tutaj trzeba uważać i faktycznie raz mi się taka sytuacja zdarzyła. Okej, jak z progresem postępu takiej migracji i jedno i drugie narzędzie ładnie wyświetla na ekranie postęp. Nie zawsze to jest miarodajne, to znaczy są sytuacje, w których jak mamy na przykład dużo pustych miejsc w primary key, bo kasowaliśmy dane, to ten progres nie do końca będzie miarodajny. Jeśli mamy tabelę poukładaną po kolei i nie ma pustych dziur, spoko, bardzo fajnie pokazuje. Jest też parę innych sposobów do tego, żeby sobie pooglądać, gdzie już jesteśmy. Możemy zrobić show table status, możemy patrzeć na dysku, ile zajmuje tabela, możemy sprawdzać, jaki jest najwyższy autoinkrement, dzięki temu wiemy, jakby ile jeszcze nam zostało. No i teraz ostatnie takie tipy. Każda migracja wpływa na obciążenie serwera bazodanowego. Czy powinniśmy uruchamiać w piątek wieczorem i wychodzić do domu? No raczej nie uruchamiamy w piątek wieczorem, chyba że zostajecie w pracy. Ale generalnie raczej trzeba monitorować to, co się dzieje, bo może to źle wpływać na waszą bazę danych, więc lepiej monitorować i reagować na bieżąco. Ja bym nie zalecał po prostu odpalania i zapominania o tym. I tu jest taki jeszcze mały bash, który pozwala sprawdzić, w jakiej kondycji jest nasza baza danych podczas alteru. Można sobie to wykonać na serwerze bazodanowym i dostajemy na ekranie co sekundę odświeżone informacje o loadzie, o tym, w jakiej kondycji jest MVCC na InnoDB, o tym, ile mamy procesów, czy się lokują jakieś procesy i tak dalej. Bardzo proste, copy-paste i możemy sobie oglądać na bieżąco. Dobra, to tyle, ja dziękuję bardzo. Jeszcze jedna rzecz. W tej prezentacji mówiłem o kilku rzeczach związanych z indeksami. Nie wchodziłem dość mocno w ten temat, dlatego że rok temu, nie wiem, czy byliście na mojej prelekcji rok temu, czy nie, ale rok temu miałem właśnie prelekcję na temat indeksowania w InnoDB i ona jest na moim slajdszerze. Jeśli chcecie sobie odświeżyć te informacje albo chcecie się z nimi zapoznać, to polecam, bo tutaj przez kilka tych tematów przeleciałem trochę po łebkach, dlatego że nie było po prostu na to czasu. Dobrze, jakieś pytania? Dobra, to smacznego i zapraszam na obiad.